No to co, kochani, czas, aby zaprosić Was na wystawę, a mianowicie na moją wystawę, bo będziecie mogli zobaczyć moje wszystkie fanty, które znalazłem przez 9 lat szukania. Plus jest tutaj mnóstwo atrakcji, przede wszystkim jest bieg imienia dywizjonu 303 i będzie można po raz kolejny wejść i dotknąć prawdziwego Spitfire'a. Także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. No to słuchajcie, ja Wam mogę powiedzieć, że Spitfire już stoi złożony, cały i gotowy. Będziemy wskakiwać. Będziemy zdecydowanie do niego później wskakiwać. A poza tym, no spójrzcie, bo impreza powoli zaczyna się zapełniać. Wcześniej to było ściernisko, a powoli robi się San Francisco. Także my jesteśmy tutaj w rogu rozbici. Także zapraszam bardzo serdecznie do zobaczenia kolekcji. Tu oba chłopaki airsoftowcy się rozkładają. No także będzie się dzisiaj działo i to ostro. Słuchajcie, a w międzyczasie przyjechali też chłopaki z klubu Bikers Angels, czy jakoś tak, i oni będą też dzisiaj paradę robić, także ich się tutaj sporo nazjeżdża, także wydaje mi się, że będzie się działo, a ludzi jest naprawdę coraz więcej, słuchajcie. No to słuchajcie, szybki rzut okiem na to, co tutaj się dzieje. Mamy mnóstwo, browary polskie nawet sprzedają. Mamy mnóstwo kiermaszy, słuchajcie, typowo polskich, także no warto tutaj kuknąć, słuchajcie, zdecydowanie warto kuknąć. Spójrzcie, jest tego mnóstwo, tylko ja szukam jeszcze Marcina, ale Marcin się schował. Patrzcie, Marcin stoi dziad tutaj, co nie? Ja będę palcem nie będę pokazywał, ale muszę Marcina złapać zaraz, także na chwilę przepraszam. Słuchajcie, no to lecimy dalej, bo ja wam muszę pokazać to wszystko. Wyciszyłem, żeby działało w piękny sposób. Także słuchajcie, jest mini scena, jest mnóstwo Harley'owców, jest jedzenie po drugiej stronie. Także no festyn zaczyna nabierać rumieńców, zdecydowanie zaczyna nabierać rumieńców, także no my tu spędzimy dzisiaj cały dzień. O, już nas właśnie witają. Także pamiętajcie, to jest 5. edycja dywizjonu 303. Siema. Jak tam pokopałeś już? Dobrze, zdróweczko, no już tam przyjdźcie później, to sobie podziawiesz. Podejdźcie później. Ja też! Także słuchajcie, znajomi też są wśród nie tylko detektorystów, ale wśród motocyklistów. Słuchajcie, jest z nami też pan, który jest fanem u nas na stronie, na klubie, a mianowicie jest to Chris Sharp. Chrisa właśnie widzicie, tutaj podąża w zielonej bluzie. Chris przyjechał dzisiaj sobie naszczelać fotek, fajnych fotek. Także słuchajcie, jak będzie się coś... A, jeszcze zapomniałem, że tutaj obok są też, słuchajcie, chłopaki z karabinami, co nie? Airsoftowcy. Także no... Tutaj też się słuchajcie dzieje i będzie się działo przez cały dzień zdecydowanie, także kto jeszcze tutaj nie był, bardzo serdecznie zapraszam. jest to miejsce i punkt, który jest naprawdę godny polecenia i godny odwiedzenia. Słuchajcie, Polacy, na przyszły rok chcę was widzieć tutaj wszystkich, bo tu się naprawdę dzieje, jest naprawdę fajny piknik, jest mnóstwo fajnych atrakcji. Zapraszam. I słuchajcie, co ja mogę powiedzieć, zaczęło się i to zaczęło się ostro, bo dzieci nagle zjawiło się mnóstwo, słuchajcie, dla nich tutaj przygotowałem w piasku, nie wiem, około 500 rzeczy wrzuciłem na oko i one sobie teraz to pinpointerami i po prostu szukają, także... Co macie? Kuleczkę. Kuleczka, no super, to odkładaj na bok kuleczkę, potem wrzucimy z powrotem i kolejne dzieci będą się bawić. Także jak widzicie, zabawa trwa. Jest inspektor, jest Chris tam z tyłu z nami, także słuchajcie, no dzieje się, dzieje się. No to słuchajcie, ja was zapraszam oficjalnie na rozciągnięcie flagi. Także jest to nasza polska szachownica. Okej, dobra. Dzieciaki pomiędzy nami? Pomiędzy nami dzieciaki. Żeby nie było za gęsto, żeby się nie... Cześć! Cześć Artur! O, cześć! Cześć Artur! Także słuchajcie, musimy się przygotować, tylko ale jak tego... Tak jeszcze, to już koniec tej flagi? Artur, to już koniec? Tutaj potrzeba jeszcze cztery osoby jeszcze potrzeba. 4 osoby? To możemy wziąć z tłumu. Z tłumu dawaj kogoś. Paulina! 4 osoby! Ale po co? Na tych znakach krzywa krąża. Stawaj gdziekolwiek, chodź stawaj tutaj. Chodź, stawaj też obok. Ja ci też się posunę, stawaj z drugiej strony. To co? Czekamy na sygnał, wiemy? Tak, to mają krzyknąć. Aha, jak pan strzec, to tak, żeby się pilnować. O tak. Tak, żeby pilnować wiarę, równo tak powiedzmy jak są te paniki, tak żeby to równolegle... Lodią serce, grają śmiła. Jak zemsty zerwie na dawaj wieś, nasza wieś, na tych znakach krzywa kręga. Uj na zew, pod jeden los zwycięski śpiew. Chłopaki, uśmiechajcie się. Cześć, twoja. Wiesz, że jesteś najmłodszym rozciągającym flagę dzisiaj? No, zaszczyt cię kopnął, ci powiem. Cieszysz się? No, widzisz, ja tylko... 5 km. Biegniesz na... No i kurde, super, powiem ci gratulować. Idziemy powolutku, także słuchajcie, no oficjalnie się zaczęło. Łapcie to. No nie, tak równo patrzeć. Także słuchajcie, oficjalnie mogę powiedzieć, że jest to największa tego typu flaga w UK, a druga pod względem wielkości na świecie. Także bardzo fajna ciekawostka. A wy teraz widzicie właśnie jej rozmiar, który właśnie w tym momencie mnie przerósł, słuchajcie. W ostatnim momencie zdążyłem, słuchajcie, zabrać kamerę. Także kładziemy flagę. Jeszcze idziemy kawałek. Jeszcze kawałek. Ej, come on. Jeszcze. Słuchajcie, to jest naprawdę masywna flaga. Nie znam ich rozmiaru w tym momencie, ale zdecydowanie... Tak, to ona poleci. Nie, oni będą ją na pewno czymś tutaj zaraz... A jak nie, to będziemy trzymać. Dobra, i cofamy tutaj. Cofamy trochę. Jeszcze, cofamy się trochę. Te szwy będą długo. No, to będzie piękny widok na tle tego pięknego samolotu. Czekajcie, ja tu przejdę, może im pomóż. Trzymajcie jak tego, a ja jeszcze, żeby wam szybko nie przeciągać i nie przedłużać, to słuchajcie, ja tylko wam pokażę osoby, które brały w tym udział. Ja między innymi też. Jest i Marcin, ten co się chowa, i drugi też. Także słuchajcie, no największa tego typu flaga w Europie, czyli szachownica, symbol polskich dywizjonów walczących w Anglii. No specjalnie dla was, słuchajcie. Jest naprawdę masywna. Masywna, słuchajcie, naprawdę masywna flaga i po raz kolejny powtarzam, jest to symbol polskiego lotnictwa. Coś pięknego, flaga rozłożona. No i słuchajcie, nie ma co, pierwsza kategoria biegaczy najnormalniej w świecie wyruszyła. Także to jest prawdopodobnie bieg na 5 km, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Dowiem się, to oczywiście wstawię wam notkę. Słuchajcie, a tak wygląda nasze stoisko w tym roku, także powiewają flagi, ale chodźcie, ja wam pokażę, bo moje mogę wam nagrać później, ale chciałem wam pokazać rzeczy Rafała, bo zaraz będzie uciekał. Rafcio jest tutaj, możesz pomachać, bo słuchajcie, Rafcio będzie zaraz uciekał i tu jest Rafała kolekcja. Rafał, ty 2 lata, tak? Tak. 2 lata Rafał poszukuje, słuchajcie, jest prawdziwy miszmasz z niektórymi naprawdę bardzo fajnymi perełkami, co nie? Ja to mogę szczerze powiedzieć, że uwielbiam tego pana, to jest tamper do fajek, naprawdę jest zarąbisty. Zarąbisty, powiem wam szczerze, ja mam tutaj fajki, ale no nie mam czym dobijać, nie mam jak dobijać, a Rafcio sobie znalazł takie coś piękne. Nie chcesz się pozbyć? Nie. Dawaj to. Nie ma opcji. Nie ma opcji? Słuchajcie, jeszcze wygląda jak Kopernik. Co nie? Nie no, naprawdę bardzo, bardzo fajny fancik i słuchajcie, no on tu ma też naprawdę bardzo wielki miszmasz, no 2 lata zbierania, nie ma co. O, słuchajcie, piękny naparsteczek, naprawdę srebrny, piękny, duży naparsteczek, bomba. Są złotka, które to znalazłeś przy mnie? Tom, tak? No Tom znalazł przy mnie, także no też jest nagrana, słuchajcie, na filmie, jak krzyczał i do góry podskakiwał później, pamiętasz? No. Jak dogrywaliśmy scenę? No. Także słuchajcie, są sreberka, tu jest naprawdę piękna paleta. Rafał, chcesz coś szybko powiedzieć? Co, masz wszystko znalezione tutaj na angielskiej ziemi, tak? Tu jedynie jest jedna moneta, która została wygrana na aukcji charytatywnej, w której brałem udział, a tak resztę wszystkie monetki są znalezione, tak. To jest bister, jest to 101 lat przed Chrystusem. No. Tutaj masz anglosaksońską. No ten anglosakson jest piękny. No. To jest Oddinghead, tak? No, tak, głowa Odyna, tak. Głowa Odyna, jest to Udenhead z pelikanem na tyle. To jest bardzo ciekawa moneta. Naprawdę przepiękna, słuchajcie. Co my tu jeszcze mamy? Tego też znalazłeś przy mnie. Tak, tego znalazłem na Tamizie, tak. To był na Vauxhall. Na Vauxhall, no. Także jak sami widzicie, no przybywa tych fantów z roku na rok. No kurde, Rafał, gratki, kurde, powiem ci, że dzięki. Zaczynasz szarpać. No jest, mamy też Systercja z detektywalu. No, przy Systercji też byłem. Tak, ostatni Rzymek, który znalazłem tak samo, ta jest Tamizy. Żeton francuski. Żeton francuski. Słuchajcie, mamy też gościa, który dzisiaj się zajął oprawą artystyczną, a mianowicie jest to Chris Sharp, którego bardzo gorąco pozdrawiam i bardzo się cieszę, że do nas dołączył, naprawdę, bo pomaga i na grupie i słuchajcie, jest aktywny bardzo i tutaj też przyjechał nam pomóc. Także Rafał, zanim ty pojedziesz, my jeszcze musimy iść tam pod samolot, żeby strzelić fotkę, co? Bo się fotka przyda. To lecimy pod samolot. No to słuchajcie, oto i on, no, w całej okazałości Spitfire. Zaraz się do niego tam wbijemy do środka, bo tutaj jest kolejeczka mała, ale no piękna sprawa. Piękna sprawa, naprawdę. Słuchajcie, bo tam metę właśnie biegu przechodzi pan, który biegł w kulach ze złamaną nogą i to dla niego jest właśnie ta salwa. Słuchajcie, jeszcze nie wiem, powtórzę, to była salwa dla pana, który biegł ze złamaną nogą w tym biegu i dobiegł oczywiście jako ostatni na metę, ale no i tak gratulujemy, gratulujemy. Takie zwykłe moniaczki dla dzieci. A cieszy? Fajne czy nie? No. No to słuchajcie, Kasia z Marcinem daje sygnał do ostatniego biegu. A ja, słuchajcie, nie tylko ja, bo ja i chłopaki, którzy przyjechali pomóc, dostaliśmy certyfikat oczywiście w podziękowaniu, medale, także jest fajnie. 4, 3, 2, 1, poszli! A to dzieciaki, słuchajcie. To dzieciaki, tu meta. I dajemy, dzieciaki biegną, słuchajcie. Jest, normalnie dziewucha tu zawodowo ich rozwaliła. Słuchajcie, a to biegną jeszcze dalej. Patrzcie ile dzieci. I nawet tatusiowie biegną. Biegli już w ścieżkę. Panie, panowie, są już za samolotem. Także słuchajcie, ostatnia konkurencja, bo ja za dużo nie nagrywałem z biegów. No ale jak widzicie, bawią się tutaj naprawdę wszelkiej wielkości ludzie, od tych najmniejszych po tych naprawdę wielkich. Jak sami widzieliście, u nas też się wiele działo, a tu broń, żeby nie było. Broń była w tamtym roku, była 2 lata, to i pewnie będzie za rok. Możecie pomachać, nie wstydźcie się. Także jak widzicie, jest też broń. Publiczność, brawa nie. A w międzyczasie, słuchajcie, grochowa wojskowa, Wiesiek, zobacz. Tak się jada. Łyżka stoi, patrzcie. Nie ma co, ja się zabieram do jedzenia. Lubię grochówkę, powiem wam. A w międzyczasie oczywiście hulanki i swawole. Przed wami najdłuższy pociąg, jaki w tym roku widziałem. Spójrzcie. No to słuchajcie, wjeżdżamy teraz do mnie na stanowisko, bo impreza się powoli zaczyna kończyć, co nie? Także słuchajcie, spójrzcie na piękne orzełki. Ten jeden, jedyny znaleziony w Anglii, co dopiero Janusz znalazł w tamtym tygodniu drugiego, ale ten jest z koroną, Janusz ma bez korony. Tu też unikat, słuchajcie, piękne badże, kulki muszkietowe, monety okazyjne. Totalny miszmasz, słuchajcie, amerykańskie monety kolekcji, polskie guziki, słuchajcie, polskie guziki i polskie plomby, niektóre naprawdę w pięknych okazach, słuchajcie, do tego plomby towarowe, tokeny i mnóstwo ledu. Rzym, oczywiście Rzym musi być, słuchajcie, hamery, bez hamerów też nie mogło się odbyć, pieczątka, słuchajcie, pieczątka jest taka o, biliśmy dzieciom przez cały dzień, które się tam bawiły w piasku, Rzym, greckie, słuchajcie, tu ostatnie 3 tygodnie kopanie, także wpadło mnóstwo sreberek, piękna kolekcja guzików, tu mamy medal i magnesiki mam, chłopaki, dla was. Ojoj. Czekajcie, muszę przystawić. Tu w kolekcji też mnóstwo pięknych, fajnych rzeczy. Są haki mundurowe. Słuchajcie, są naparstki, są niemieckie monety, księstwo. Jest tu wszystko naprawdę. Wszystko. I Wiesiu, który dzisiaj dzielnie pomagał przez cały dzień, słuchajcie. Wiesiek, szacun dla ciebie, pieczątka na czoło. O kurde, dawaj! Wiesiek, pieczątka dla ciebie. Musiałem ci rozmazać. Sorry, dzięki normalnie za pomoc. Super. Słuchajcie, ostatni poszukiwacze. Impreza oczywiście jeszcze trwa. Spójrzcie. Żeby nie było, ludzi jest naprawdę mnóstwo. No i sąsiedzi się już chowają, słuchajcie, chowają broń. Napad się udał, jakby co. Spitfire. Spitfire dzielnie tam, słuchajcie, stoi i czeka. I my będziemy się chyba powoli zwijać. Także zapraszam bardzo serdecznie, słuchajcie, na przyszły rok. My tutaj też będziecie mogli z nami porozmawiać. Twarzą w twarz oczywiście, a taka interakcja naprawdę powoduje uśmiech na waszych twarzach i na mojej twarzy też. No kolejne nowe, fajne doświadczenie, kolejna styczność, słuchajcie, z mnóstwem ludzi, którzy byli zainteresowani detektorystyką, byli zainteresowani tym, jak działamy, co robimy, gdzie wyjeżdżamy. Naprawdę zainteresowanie niesamowite i nie przesadzam. Podobało ci się? Superowo było. No widzicie, kurde, Wieśkowi był pierwszy raz i jemu też się podobało. O, coś mi się włączyło na kamerze. A, falą włączyłem. O, pyk i wyłączone. Także mi nie pozostaje nic innego, jak zacząć się pakować. Ja was bardzo, bardzo gorąco proszę o zostawienie śladu po sobie, jeśli wam się podobało. I oczywiście zapraszam na 6. bieg imienia dywizjonu 303 już, słuchajcie kochani, za rok, także chcę, abyście byli tutaj naprawdę bardzo, bardzo liczną grupą i żeby klub wsparł mnie naprawdę na tym froncie bardzo mocno. Pozdrawiam, do usłyszenia, pa pa! W taki sposób właśnie Spitfire opuszcza miejsce, w którym stał cały dzień. A co do Spitfire'a, ja nagrałem o nim oddzielny odcinek, także więcej zobaczycie w jednym z kolejnych odcinków. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pa, pa!